Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog, który bardzo, bardzo, bardzo chciałyście zobaczyć na moim kanale, a vlog ze sprzątania mojego makijażowego pokoju. Kto nie wie, kto nie oglądał vlogmasów, przeprowadziłam się niedawno do wynajmowanego mieszkania, w którym będę teraz miała swoją pracę. Już nie będę wynajmowała studia tak jak kiedyś, tylko teraz będę tutaj mieszkać i będę mieć osobny pokój do pracy. To jest właśnie ten pokój, świat królestwo makijażowe. Jest masa kosmetyków, jak widzicie. Pokój potrzebuje bardzo generalnego sprzątania. Niby już coś tam poukładałam, niby już w szafkach powiedzmy coś tam jest, ale to wszystko trzeba pozmieniać, to wszystko trzeba przeorganizować, poukładać wszystkie Aleksy, bo jeszcze są takie świeżo przywiezione z przeprowadzki, także powysypywały się z niego rzeczy, gdzieś tam w złych szufladach są produkty, także to wszystko musimy posprzątać. Chciałabym też ten pokój jakoś ładnie ozdobić lampkami u góry, pozawieszać co nieco, także no, w tym vlogu zabieramy się właśnie za ten pokój. Tak naprawdę mieszkam w tym mieszkaniu już, słuchajcie, 22, tak tak, że tak powiem, mieszkam z wszystkimi rzeczami już 20 dni, także zobaczcie, jak długo nie mogłam zabrać się za ten pokój, ciągle robiłam coś innego, ciągle szukałam czegoś ważniejszego, bo wiem, jak będzie tutaj dużo pracy, jak będzie tutaj dużo organizowania, jak będzie tutaj dużo odkładania rzeczy i tak dalej, także naprawdę jakoś nie mogłam się totalnie do tego zabrać. Jak widzicie, mam na sobie makijaż i tak wygląda miejsce zbrodni, czyli stół po nagrywaniu i po wykonaniu tego makijażu, który mam na sobie. Na moim Instagramie macie post z produktami, których użyłam do dzisiejszego makijażu, który mam na twarzy. Okej, czas start, sprzątamy, zrobiło się już ciemno, wiecie, teraz się robi bardzo szybko ciemność. Godzina 16, jest już total ciemno. Tutaj mam nowe rzeczy, które dostałam. Tutaj tak samo mam paczkę z nowymi rzeczami, które pokazywałam na ostatnich vlogach, więc już teraz tego nie pokazuję. Tutaj też mam jakieś nowości, więc najpierw to muszę poprzekładać do kartonów, gdzie mam zapasy takie jakby pielęgnacyjne albo rzeczy na rozdania, także teraz porozdzielamy szybciutko to. Okej, i teraz przejdziemy sobie do porządku w toaletce. Na start chcę poprzeglądać wszystkie szuflady i odłożyć rzeczy, które chcę, których nie chcę, które chcę. Także przeglądamy, rzęsy się przydadzą, także odkładamy. Tutaj mam taką paletę do konturingu z Coivy. Mam trzy takie same, gdzieś powinna być jeszcze jedna. Tutaj jest. I one wyglądają w ten sposób. Są takie jakby podwójne. I mamy dwa różne produkty, rozświetlacz i róż, albo bronzer i rozświetlacz, albo róż i bronzer. Mam właśnie trzy opcje i te produkty lubię, także na pewno sobie je zostawię. Dobra, powyciągamy te rzeczy z szuflady i przejrzymy, bo i tak będę chciała znaleźć nowe miejsce na te produkty. Okej, rzeczy powyciągane, szuflada jest pusta i tą szufladę zagospodarujemy na sztuczne rzęsy. Okej, na razie tutaj mam tyle rzęs, gdzieś na pewno jeszcze jest cała reszta, ale w tym momencie podczas tego remontu gdzieś mi zaginęły, więc na razie wkładam to, co mam i zamykam tą szufladę razem z klejami do rzęs. Pewnie wrzucę tutaj też te pęsetki, ale to zobaczymy później. Kolejna szuflada to też rzeczy do konturowania, bronzery, rozświetlacze i tak dalej, tutaj pudry, ale tutaj znowu rozświetlacze, róże, więc na część tych wyższych rzeczy znajdziemy miejsce w którejś z tych większych szuflad, bo zobaczcie, te są dużo większe niż te małe, więc prościej będzie mi schować wszystko do którejś z tych dużych. Także wyciągam wszystko z tych. A tutaj mam wszystkie rzeczy do konturowania i tutaj drugą część. To jest wszystko w sumie, co mam w szafkach i wiecie, jak to jest. Połowy z tego używam, a połowy nie, no ale zawsze może się przydać do jakiegoś tutorialu, do jakiegoś makijażu, jakiś nieco inny odcień rozświetlacza czy bronzera. Także zrobimy tak, że szminki zrobimy w tej półce. Szminki zrobimy również w tej półce, bo będzie szminek sporo. A w tej półce i w tej półce będą rzeczy do konturowania, w tych dwóch.
przełożyłam rzeczy do dolnych szuflad. Oczywiście na razie tak byle jak wkładałam. Zobaczcie, ile ja mam szminek. Na pewno dużą część będę musiała gdzieś rozdać po rodzinie. A wiadomo, że tych, których używałam często, nie robiłam tylko swatchy nimi, tylko jednak stosowałam na swoje usta. Nie sprzedam nawet po jakiejś niższej cenie, bo trochę słabo używać po kimś szminki. No ale rodzinie, przyjaciołom mogę zawsze podarować. Także teraz, słuchajcie, pora na akcję układanie już bronzerów, róży, rozświetlaczy, tak jak mają być już w szufladach na gotowo. No i od razu odłożę, zobaczymy, co stwierdzę, że nie będzie im już potrzebne. Podkładam i zobaczę, jeśli to będą rzeczy, które były raz, dwa razy swatchowane i są praktycznie nowe, to może wrzucę wam je za jakieś grosze na OLX-a. Dosłownie za jakieś, wiecie, kwoty minus 60% albo w jakichś zestawach. A te rzeczy, które są już bardziej zniszczone, bardziej zużyte, może nie zniszczone, a zużyte, dam siostrze, mamie, babci, Oli i innym moim bliskim, żeby sobie wykorzystali. Ok, w ten sposób układałam sobie w tej szufladzie palety do konturowania, czyli takie produkty, które mają więcej niż jeden kosmetyk do makijażu, czyli nie te pojedyncze, a tak jak na przykład, nie wiem, jeden rozświetlacz i tak dalej, tylko po prostu w paletach. No i te wszystkie, które tutaj są, są takie, które lubię. Tą położyłam tak, a nie na pionowo, bo rozsypał mi się rozświetlacz z tej palety, kurczę. Dostałam jedną paletę, porzeskała się w trakcie transportu, więc wysłała mi Hea nową i tutaj, kurczę, znowu mi się ten rozświetlacz posypał. Muszę sobie go naprawić na alkohol, a na razie musi leżeć tak na poziomo. Oto szuflada z rozświetlaczami wszystkimi i z bronzerami obok. Tego mam dość sporo. A na dół niżej wcisnęłam róże, bo róże mam tak malutko. Tylko tutaj są róże, słuchajcie. Naprawdę, jest ich bardzo mało w porównaniu do innych kosmetyków. Także oto pierwsza posprzątana szuflada i oto druga posprzątana szuflada. Jest spoko. Teraz możemy przejść do palet. Palety cieni mam tutaj, w tym bałaganie. Oraz palety cieni mam tutaj. O, jeszcze jakieś tatuaże na boku się walają i mną. Palet jest cała masa i wygodniej będzie mi, kiedy palety będą w dwóch dużych szufladach, a nie tak jak jest tutaj, że mam jedne w małych i po prostu ich nie widzę, bo większe przysłaniają te mniejsze. Więc na pewno szuflada, która jest tutaj, będzie musiała być szufladą na palety cieni również. Pierwsza szuflada z paletami dużymi. Przejrzałam te palety i kurczę, z żadną z nich nie chcę się rozstawać. W każdej z nich mam nieco inne kolory i jakoś tak nie mogę przesegregować ich, także zostawiłam wszystkie. Tutaj mam takie, a niżej mam takie jakby mniejsze rozmiary. Mam ponczusie w środku, duże palety w kącie. I tak to wygląda, jest spoko, będę miała jasno wszystko pokazane, także raczej nie będę miała problemu z szukaniem podczas wykonywania makijażu. W pierwszej szufladzie mamy rzęsy, więc tutaj do tej szuflady damy bazy pod makijaż i korektory. Tutaj mam część korektorów, a niżej mam bazy, które się wysypują, więc potrzebują nowego miejsca. Słuchajcie, jednak rozdzieliłam bazy razem z korektorami, bo nie zmieściły mi się do jednej szuflady, więc tutaj mam bazy pod makijaż, a wyżej będę miała korektory i chyba coś do nich tutaj dołożę, bo same korektory to jakoś tak pusto. Także pewnie zaraz znajdę jakiś inny produkt, który tutaj również włożę. A jednak zrobiłam to tak, że tutaj dorzuciłam razem do korektorów pudry i wygląda to spoko i myślę, że będzie mi się bez problemu wyciągało stąd rzeczy. Czyli tak. Pierwsza szuflada mamy rzęsy, druga szuflada mamy korektory i pudry, kolejna szuflada mamy bazy. No i teraz zabieramy się za podkłady. Podkładów jest cała masa, więc myślę, że muszę je jakoś mądrze rozłożyć, żeby mieć je na przykład w dwóch szufladach na tym samym piętrze, więc chyba przeniosę podkłady o jedną niżej i będą wtedy po dwóch stronach, w dwóch kolumnach, że tak powiem.
Dobra, kolejne szuflady mamy. Tutaj mam, jak widzicie, część podkładów Kat Von D, co Iwa. Tu mam z Benefitu, z Yandy, dwa z Eveline, z Revolution Pro, z Rimmela, z Max Factora, z Vibo, z Revolution, z Maybelline Superstay. Tutaj ten sam stick z Vibo. Tutaj mam wszystkie palety w tubkach, czyli Fit Me, czyli na przykład Affiniton, czyli Bielenda Makeup Cover. Tutaj mamy tego L'Oreala Infallible, Born to Be od NYXa. Teraz są te nowe podkłady z Eveline, Selfie, Time. Także tutaj mam wszystkie tubkowe. Tutaj mam kremiki BB. Tu mam takie testery, które podostawałam gdzieś tam w paczkach PR-owych. A tutaj reszta podkładów Lancome, NYX, no i tutaj kolagenowy spalec za taki mocno nawilżający. Następne dwie szuflady to brokaty i takie typowo festiwalowe, karnawałowe rzeczy. Tutaj mam różnego rodzaju kleje do brokatu. Tutaj mam brokaciki takie ala jak dupa z nogci, do różnych zdobień. Tutaj mam fluorescencyjne farbki, wyciskany glitter, lampkę UV, która podświetla te farbki. Tutaj mam jakieś gwiazdeczki do przyklejania do makijażu i tutaj mam masę sypkich różnych takich glitterów. Jest ich, no, cała masa, bo mam tutaj wszystkie kolory praktycznie. A obok w szufladzie kolorowe kredki do różnych kolorowych makijaży, kolorowe linery, tutaj takie sypkie pigmenty i cienie błyszczące w formie takich pisaków na oczy. Wiecie, jakie? Takie mokre cienie na oczy. Także to są takie sylwestrowe, karnawałowe, festiwalowe szuflady. Tutaj powkładałam wszystkie eyelinery, które mam. W sumie nie mam ich wiele. W słoiczkach, w pisakach, w pędzelkach i tak dalej. Durline. Tutaj mam taką bazę, która robi z oka lub z ust taką mokrą powierzchnię z Top Shopu. Te taśmy, które używam czasami do makijażu oka. No i wszystkie kredki, które mam do oczu. Kolorowe, niekolorowe, czarne, beżowe i tak dalej. No i teraz zabieramy się za tą brwiową szufladę. No i z tego trochę wyglądało. Gdzieś się korektor zapodział. Musimy go przełożyć. Muszę zrobić porządną segregację. Szuflada z przyborami do brwi wygląda w tym momencie tak. Tutaj dałam dwie pomady z Benefitu. Tu mam zestaw z Benefitu do malowania brwi, cienie. Tu mam pomadę z Makeup Obsession, żele bezbarwne. Tu mam wszystkie pomady, które mam. I kredki, tusze i tego typu rzeczy. Tutaj będę miała pasetki w tym miejscu. No i tak wygląda ta szufladka z produktami do brwi, a wyżej mamy szufladę z tuszami do rzęs. No i mam tusze do rzęs, a obok zalotkę. Także spoko. Fajnie to wygląda. I już ostatnie dwie, które zostały nam do posprzątania, to szuflady z szminkami. Tutaj będzie ostra przebiórka tych produktów, bo odkładam te, których na pewno nie będę używała, bo naprawdę mam ich całą masę, no i nie dam rady ich zużyć przed, wiecie, jakby terminem ważności. Sprzątając szafki, znalazłam troszkę nowych produktów, które po prostu były w szafce, nie wiem dlaczego, nieotwarte, nowe, nieużyte ani razu, więc pewnie duża część z tego pójdzie dla Was na rozdanie jakieś niedługo. A tutaj mam kosmetyki, które dostałam w ostatnim czasie w paczkach PR-owych i muszę po prostu z nimi zrobić porządek. Muszę porozkładać je na różne miejsca, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj już nie mam siły, bo pół dnia sprzątam w tym pokoju. A także dorzucę po prostu te rzeczy do tego pudła i zajmę się tym jutro czy pojutrze. Teraz też jest sesja, czas egzaminów. Wiecie jak jest, jest mało czasu. A Bary? Ty masz bardzo dużo czasu, co? Mógłbyś mi pomóc. Bary jest zdenerwowany, widzę. No słuchajcie, w pokoju zaczyna robić się czysto, nie poddałam się, jak nagrywałam ostatnie nagranie teraz, przed chwilką była 20, jest godzina 22 i ciągle coś tu robiłam, ogarniałam i powiem Wam, że jest już prawie czysto, zostało mi tylko do ogarnięcia troszkę rzeczy. Tak wygląda cała jedna ściana, tutaj sobie w pudełkach zorganizowałam rzeczy, tu mam jeszcze na szafkach takie pudła, cała ta część z szafkami jest praktycznie wypełniona do samego dołu. Tak wygląda ta strona. I po drugiej stronie mamy, słuchajcie, jeszcze troszkę bałaganu. Ale to już jest naprawdę piku i zostało mi bardzo mało. Myślę, że dzisiaj skończę i w końcu będę miała tutaj czysto i będę mogła sobie odkładać tutaj wszystkie rzeczy. Był plan, że tutaj też będą rzeczy do pracowania, taki gospodarczy pokój. Także muszę tutaj teraz sprzątać te kosmetyki, żeby mieć miejsce na pozostałe rzeczy. I zobaczcie, tak pokój wygląda w dzień. Specjalnie chciałam Wam pokazać go w świetle dziennym, a nie w nocy, bo nie byłoby za wiele widać. Tak to
zagospodarowałam. Tutaj mamy drzwi wejściowe i obok, jak widzicie, włożyłam sobie na razie dyskę do prasowania. Tutaj stoi odkurzacz. Tutaj poustawiałam sobie w kartonach takie jakieś pierdółki. No i w regałach mamy już kosmetyki, troszkę u góry w pudłach, troszkę tutaj poustawianych na komodzie. Tu stoi krzesło chwilowo, będę na nim nagrywać, czyli normalnie będę na nim siedzieć, ale na razie jest tutaj, żeby nie zagracało w dużym. Tutaj mamy drugą część szafek, no i tutaj szafka z kosmetykami głównymi, docelowymi. Na parapecie na razie stoją kalendarze adwentowe, moje nagrody, które dostałam, tutaj jakiś powerbank, który też dostałam. Na statywie stoi podgląd do aparatu na dole, oświetlenie LED-owe, no i tutaj część z duszkiem. Wykorzystałam sobie też te szuflady, które mam w łóżkach. Ja tutaj mam pudełeczka i gry, tutaj mam pielęgnacyjne rzeczy, jakieś woreczki, opaski, szmatki do zmywania makijażu i tutaj na razie są tylko kable i opakowanie do aparatu. Niedługo będzie tutaj więcej właśnie takich rzeczy, mikrofony i tak dalej. No i tutaj w kąciku jeszcze mam pudła z jakimiś drobiazgami, także tak ten pokój się prezentuje. Jeszcze zawiesiłam sobie u góry tutaj takie lampki, a teraz wiecie, nie widać ich, bo jest dzień, więc nawet jak je włączę, o, coś tam widać. To wrzuciłam sobie takie lampki i tak samo chcę zrobić po drugiej stronie, na drugim oknie. Także tak to wygląda. Barry, podoba ci się? Podoba ci się? Chyba tak. Podoba mu się. Także kochani, dzięki wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że taki vlog wam się podoba i zapraszam was już w niedzielę oczywiście na tym kanale Klatek z Vlog, kolejny vlog, nieco inny, trochę domowy, trochę sprzątający. Znaleźliśmy pomocnika do sprzątania w mieszkaniu, a więcej nie zdradzam, dowiecie się we vlogu w niedzielę, także do zobaczenia, buziaki, pa pa!